inwestycjach, które mają miejsce na terenie gminy Kaczory. No w tej chwili realizowane są takie dwie główne inwestycje, które są w toku. To jest przebudowa oczyszczalni ścieków w Kaczorach oraz rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach. No, ostatnio była dokończona modernizacja budynku straży pożarnej w Kaczorach, gdzie strażacy mają udostępnione w tej chwili piwnice, bardzo dobre warunki, jeżeli chodzi o warunki socjalne, nowe łazienki, nowe prysznice, nowe miejsca do składowania swoich różnych materiałów. Następnie była sprawa podjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dwutorowej linii energetycznej 400 kV Bydgoszcz Zachód, Piła Trzewina na odcinku położonym na terenie gminy Kaczory. To jest od miejscowości Krzewina aż do granic gminy z gminą Niesteczką. Tylko ciekawostkę mogę powiedzieć o tyle, że na terenie przebiegającym, na terenie, gdzie linia będzie przebiegała przez las, będzie to linia tak zwana nadleśna, czyli nie będzie wycinany pas drzewostanu, tylko będą słupy stawiane, słupy o wysokości około 100 metrów i linia będzie nad istniejącym drzewostanem. Także nie będzie tutaj ingerencji w przyrodę drzewostanu, który tam się znajduje. No i były też takie dwie mniejsze sprawy podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Siedzergniewo, rejon drogi do jeziora. To jest na terenie miejscowości Zergniewo. No już powoli zaczyna brakować działek budowlanych, bo w ostatnim czasie miejscowość Zergniewo dość intensywnie się rozbudowuje i w związku z tym zachodzi konieczność wyznaczenia nowych terenów pod budownictwo. No i również na terenie miejscowości Kaczory dwie uchwały w sprawie przystąpienia do stworzenia planu. To są mniejsze sprawy na terenie Kaczor, tutaj fragment ulicy Jasnej oraz no jeszcze w jednym miejscu taka plomba dosłownie. Trzeba było też plan miejscowy przystąpić do zmiany planu miejscowego. Następnie podjęliśmy uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, ale to generalnie były takie zmiany kosmetyczne, no bo niestety jest tak, że cokolwiek jest robione, to musi być zmiana w budżecie. Nie można robić żadnych takich korekt budżetowych, jeżeli nie ma uchwały w tej sprawie. No i później podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wejście pasa drogowego dróg gminnych oraz na terenie gminy. No, tutaj chodzi o to, że te stawki za wejście pasa drogowego w przypadku wykonywania robót drogowych, robót na terenie dróg gminnych, one były już od dawna niezmieniane, w związku z tym zachodziła konieczność nieco zwiększenia tych opłat. No i punkt taki bardzo obszerny, informacja dyrektorów szkół i przedszkoli o stanie realizacji oświatowych za poprzedni rok. Dyrektorzy szkół i przedszkoli szeroko przedstawili sprawy związane z osiągniętymi wynikami szkolnymi oraz zaniżeniami, ewentualnie różnymi remontami, które tam były wykonywane. No, trzeba tutaj podkreślić dobrą współpracę dyrektorów szkół i przedszkoli z rodzicami. No i tutaj bardzo dobre wyniki w tym spojrzeniu.